Zobaczmy dalej. Aha, no i tu mamy. Tutaj jest pies pogrzebany. No i kilka innych aspektów jest... O kurde, koleżanko. W każdym razie, kiedy mamy taką płytkę, to staramy się zawsze do przedłużenia maksymalnie skrócić. I żeby on wyglądał dobrze, to musimy mieć perfekto budowę i na gładziutko wszystko opiłowane, bo to są góry i doliny, wypukłości, muldy na czubku. I czasami po prostu nie trzeba zostawiać żółwików, czasami można sobie po prostu tutaj troszeczkę paznokieć ścienić. Jeżeli to jest żel do paznokci, a ty go wcierasz sobie w skórę, jeszcze w dodatku przeciętą, to się nie ma co dziwić potem. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z serii Kulochłosta, w którym to będę hostała pracę widzów, którzy chcieliby być lepszymi stylistami paznokci. Pierwszą osobą dzisiaj będzie Izabela. Cześć dziecko, mam na imię Iza. Jest jeszcze przez miesiąc mogę śmiało mówić, że mam ładne i okrągłe 25 lat. Już leci siódmy rok, jak mieszkam we Wrocławiu. Obecnie zaczynam drogę, żeby przebranżowić się w kierunku stylizacji paznokci. Więc kochani, mamy tutaj pretendującą stylistkę paznokci, która chciałaby pracować jako stylistka paznokci. Masło maślane. W każdym razie tym bardziej nie możemy w takim momencie zaczynać od trenowania metodą prób i błędów, bo to prowadzi tylko i wyłącznie do tego, że wyrabiamy sobie bardzo złe nawyki. Wiem coś o tym. Dobrze. Do tej pory stylizację robiłam tylko sobie. Około 5 lat temu miałam pierwszą próbę z hybrydą. Niestety nieudaną, więc na dłuższy czas porzuciłam próby robienia paznokci, sobie paznokci inaczej niż lakierami tradycyjnymi. Też byłam bardzo bliska tego, żeby wszystkim pierdziachnąć, bo pamiętam, ja zaczynałam od akrylu, to były czasy 2006, nie chciałam mieć lampy, wiecie, akryl był tańszy. Tragedia, tak mi wszystko odpadało, się zapowietrzało. Ja nie miałam pojęcia, że trzeba odpowiednio dobrać proporcje monomeru i polimeru i masakra była, nie? I też o mały włos tym nie rzuciłam, bo akryl mi się nie trzymał. Mówię, no dobra, to może żel. A ten żel tak spływał, kiedyś nie było galaretek, były same poziomujące żele. Tak wszystko mi się zalewało, spływało, potem piłowania było tyle i no, powiem wam, byłam bliska porzucenia stylizacji paznokci. Od sierpnia 2021 roku chodziłam na paznokcie do salonu niedaleko. W lutym 2022 podjęłam próbę zrobienia sobie sama paznokci, tym razem akrylożelem. Boże, gdyby akrylożel był w tym 2006 roku, moje życie by się potoczyło inaczej. Po niestety kolejnej niezbyt zadowalającej wizycie w salonie. Aha, czyli zaczęłaś sobie sama robić paznokcie, bo po prostu kolejny raz nie byłaś zadowolona z tego, jak zostały ci wykonane paznokcie. Mój kciuk wygląda jak książkowy przykład brachydaktyli i niestety z salonu wychodziłam i sobie tutaj nie rozwinęłam. O! O! Dobrze, czytam dalej. I niestety z salonu wychodziłam z optyczną bułeczką. No tutaj trzeba wiedzieć, jak z tym pracować, żeby nie zwężać na siłę takiego paznokcia, żeby nie był taki, wiecie, taki totalnie krótki, ale no zobaczymy zaraz, jak sobie ty poradziłaś z tym. Wiedzę czerpię z internetu, głównie z waszego kanału, artykułów na stronach producentów marek paznokciowych. Aha, czyli po prostu wiedzę czerpiesz z tego, jak używać danego produktu. To jest bardzo dobra, bardzo dobry nawyk, bo żel żelowi nie jest równy, baza bazie nie jest równa, jedną można zrobić to, drugą tego czegoś nie można zrobić i tak dalej i tym podobne. Więc tutaj przede wszystkim czytamy, jak użyć danego produktu, bo na przykład kubazy, skuloprodukty, praktycznie prawie wszystkie, utwardzamy 90 sekund, więc jak ty polecisz uniwersalnie, tak, bo wszyscy 30 i będziesz używać kubazy i będziesz ją utwardzać 30 sekund, to jest 3 razy za mało. A potem zapowietrzenia, potem kruszenie paznokcia, a potem coś tam. No, więc tu zawsze czytajcie, to jest bardzo dobry nawyk, Izabela, muszę cię za niego pochwalić. Przy okazji walentynek wykupiłam sobie na Kulo kursy do szkolenia z przygotowania płytki, piłowania i migdał klasyczny na sobie akrylożelem. Paznokcie do chłosty są jeszcze z czasu, gdy kursów nie miałam kupionych. Kurczę, no dobra, jednak wiecie, za niedługo się pojawi nowy post, za kilka odcinków, więc no już zbierajcie takie po szkoleniach lepiej pracę.
więc chyba sama z siebie, jak oglądałaś kursy, to już sama siebie mogłaś wychłostać, nie? Bo wiedziałaś, gdzie ewentualnie coś zrobiłaś nie tak. Kilka kluczowych informacji. Obok Sleep Liquidu jest przelany cleaner, bo jednak moczyć waciki litrową butelką było zdecydowanie niewygodnie. Pinik z wzorkiem ma gradację 240. Dobra, biały prostokątny bok frezarki to mini odkurzacz. Aha, okej. Okay. Nie cierpię, gdy stanowisko mam pyle, więc było to tymczasowe rozwiązanie, nim kupiłam pochłaniacz. Nie chłostaj proszę za lampę, to był ostatni raz jej użycia. Dobrze, muszę pamiętać o tym. Nowa lampa, nie mostek, była w drodze, a ja miałam sytuację awaryjną w postaci zerwanej starej stylizacji przesuwnymi drzwiami od szafy. Wiecie, że chyba sobie też tak... Kiedyś miałam taką szafę, no. Znaczy nie ja, w wynajmowanym mieszkaniu i powiem wam, jak te drzwi się rozpędzą, a będzie tam paznokieć, palec. Oj, biada, no. Do tej pory nie wiem, jak to zrobiłam. No, chwila nieuwagi. No i najważniejsza stylizacja to akrożel na naturalnym paznokciu z kolorkiem hybrydowym. Wrzuciłam dodatkowe zdjęcie przedstawiające sam kciuk od góry. Dobra, czyli to będzie ten z brachydaktylią, tak? Kciuk. Zaraz zobaczymy. Dziękuję za chłosty. Pozdrawiam cieplutko całą ekipę i wszystkich oglądających. Dobra, fajna historia. Czyli tutaj nie chłoszczemy lampy, bo tak. Co to jest? Co to jest? Gdzie to jest? Gdzie to jest? Czekaj, o tutaj. Szukałam. Czyli tak, tego kochani nie używamy. To już tutaj także wie i autorka postu. Ona sobie już kupiła nową lampę. Tu mamy mini odkurzacz. To jest ciekawe. Frezarka, nie, tego modelu nie znam za bardzo chyba, nie wiem czy był w testach frezarek, tam chyba z kilkadziesiąt tych frezarek, czy tam kilkanaście albo kilkadziesiąt przedstawiłam, ale tego nie pamiętam. Możliwe, że było, wiecie, ja na przestrzeni lat to robiłam, więc wszystko pamiętam. Sleep Liquid Cleaner, frezy wyglądają raczej okej. Ten mnie trochę martwi, te wyglądają... Te tutaj wyglądają dobrze, tych bym sama używała. Tych no niekoniecznie, bo nie lubię, tępią mi się za szybko w pracy takiej salonowej. Te wyglądają podejrzanie. No, mamy kieliszek na Sleep Liquid pewnie, dobra. Mamy akrożel, flexi, gel. Dobra, tylko nie wiem, jakiej on jest konsystencji, czy on jest dobry właśnie na szablony, bo z tego co widzę raczej... Czy chyba na szablonach będziesz pracować, czy nie? Ja chcę tym... A! Edyta, ogarnij się. Akrylożel na naturalnej płytce. Dobra, nie trzeba szablonów. Chociaż dual formy by się tutaj przydały. Idę na dół. Dobra, trochę przesadziłam. Okej, cążki to raczej nie są cążki do skórek. Patrząc po ostrzu, raczej bym nimi... Co bym nimi... Cięłabym może paznokieć, cyrkonie bym... usuwała takie, które są przyklejone na górze, ale czy skórki... No chyba, że jakaś taka mega skórka, taka mocno odstająca, gruba. Okej, ale tak, żeby wyciąć, wiecie, ładnie... No nie bardzo. Jeżeli chodzi o zdobienia i ten pędzelek, nie polecam. Dobra, lecimy, zobaczymy twoje prace. Dość szeroką masz płytkę. Przy tak szerokiej płytce i jednocześnie krótkiej, nie polecam do tej długości robienia migdałów, ponieważ tutaj masz naprawdę tę płytkę krótką. I ty od razu szłaś, żeby iść w migdał, to byś musiała naprawdę jeszcze trochę tej długości tutaj zrobić więcej, żeby ten migdał wyglądał dobrze. Więc miałaś krótką swoją naturalną płytkę, powiedzmy taką, tak? Nie wypiłowuj absolutnie tutaj tych boków, nie wyszczuplaj ich, bo to nie wygląda dobrze i dodatkowo właśnie poszerza te ostatnie paliczki. Raczej bym tutaj poszła w tak jakiś miękki owal po prostu. Czekaj, no zobaczmy tak na jednym paznokcie, jakby to wyglądało, czy się tutaj uda co nieco porysować. No, nie wiem, czy tak dobierzemy ten kolor, ale dobra, niech już jest tak. I tutaj brakuje nam całej linii bocznej. No dobra, inny kolor, muszę tutaj zmienić go, bo nie wygląda to dobrze. No, moim zdaniem dużo lepiej to tak teraz wygląda. Dużo lepiej, chociaż tutaj troszeczkę w sinusie brakuje, nie dożelowałaś. I tu albo przepiłowałaś, albo nie dożelowałaś w sinusach, no. Więc tam uważaj na te elementy, na te momenty.
Dobra, i tak to już by była bardziej, moim zdaniem to by już dużo lepiej wyglądało. Mhm. Tutaj też, tu nam się rozszerza, bo albo tu jest troszeczkę za mało też dane, no i przez to, że za bardzo wypiłowałaś sobie no te boki, te linie boczne powinny iść zdecydowanie dłużej równolegle, a tobie już za szybko się zwężają. Ten jest w ogóle króciutki biedaczek. Wiesz co, ja bym chyba na twoim miejscu bym po prostu wszystkie skróciła i by to dużo lepiej wyglądało. No i też kształt był troszkę lepszy. Zobaczmy dalej. Aha, no i tu mamy. Tutaj jest pies pogrzebany. Powiedziałam ci, że to nie wygląda dobrze od góry. Nawet od boku to nie wygląda dobrze, bo po prostu przepiłowałaś sobie calutkie krawędzie dolne. Ty po prostu je wyrżnęłaś. O, zobacz, jak leci linia wzrostu paznokcia. I on powinien tak iść. O, i dużo lepiej by to wtedy wyglądało. A co się u nas tutaj podziało u ciebie? Ty sobie tu, koleżanko, wycięłaś całą linię boczną. Tyle brakuje. I chyba to samo, tak, to samo jest tutaj wycięte. Tu jest przyzwoicie. I no i paznokieć z brachydaktylią. I ledwie się za kole kończy, ty już idziesz w migdał. On tutaj powinien jeszcze troszeczkę, przynajmniej do końca opuszki iść równolegle. I dopiero gdzieś tam w taki właśnie fajny ten kształt. To by był taki, no skłowal by ładnie wyglądał, miękki kwadrat. Owal raczej nie, bo nie. Chociaż też nie wygląda najgorzej ten paznokieć. Wydaje mi się, że i tak dobrze sobie z nim poradziłaś, biorąc pod uwagę to, jakie paznokcie widziałam z brachydaktylią, a jakie urządziły niektóre stylistki, więc tutaj nie jest źle. Tylko te boczki mnie troszeczkę bolą przepiłowane. I to też jest naturalna płytka, o tym też musimy pamiętać. I płaska, bardzo płaska. Jedyne, co mogę poradzić takiego konkretnego, to żebyś przestała przepiłowywać tak te krawędzie dolne, te boki, nie wyszczuplaj na siłę paznokcia, niech jest jaki jest, lepiej iść w kwadrat, troszeczkę go zaoblić na kantach i zobaczysz, będzie to dużo lepiej wyglądać. Teraz je sobie po prostu skróć i czekaj, aż fajnie odrosną i je tylko uzupełniaj. I będzie git. Bo skórki tam nie jest, nie ma jakiejś tragedii. Lecimy dalej. Następną osobą jest Wiktoria. Zobaczymy, Wiktoria, jak sobie tutaj ty dzisiaj poradziłaś. Dzisiaj czy tam w przeszłości w sumie. Cześć, jestem Wiktoria, mam jeszcze 19 lat, mieszkam w okolicach Łodzi. O kurde. I na co dzień studiuję architekturę. No, powiem wam, architektura, no my też mamy całą konstrukcję paznokcia, tu strefy, tu tyle milimetrów, takie łuki, nie łuki, no. Coś tam z tą architekturą paznokcia też stylistka paznokci powinna wiedzieć. Paznokciami interesuję się już bardzo długo, ale tak bardziej poważnie robię je od około 3 lat. Jestem samouczek to jest w grach, czasem jest samouczek. Raczej tu może słownik ci zmienił, samoukiem. Ale dużo czerpię z twoich filmów i innych darmowych źródeł oraz własnego poczucia estetyki. Paznokcie robię sobie, mamie i znajomym w domu. Okej, okay, czyli coś tam treningów jeszcze takich dodatkowych jest. Mam nadzieję, że wiesz, że jeżeli pracujesz też narzędziami metalowymi, takim wielorazowego użytku, że no, te narzędzia należy dezynfekować, sterylizować i czy z tymi narzędziami pracować na kimś innym. Mam nadzieję, że tutaj to jest jasne. Poniżej wrzucam zdjęcia mojej pracy, tym razem na sobie. Mam płytkę mocno rosnącą w górę z gigantycznymi wałami bocznymi, które często wypychają mi krawędzie paznokci i przez to stylizacja o wiele krócej się mnie trzyma. Ten problem zauważam tylko u siebie. Niestety dlatego właśnie zwalam to na wady mojej dłoni. Czy polecasz może coś na taki problem? Byłabym wdzięczna za jakąś wskazówkę. Pozdrawiam ekipę. A zaraz zobaczę, bo ja teraz przeczytam to, ale nie umiem sobie tego za bardzo wyobrazić. Tak, masz dość mocno, bym powiedziała, wydatne fałdy lateralne. One faktycznie są no, szersze, na przykład zobacz u mnie, są ledwie widoczne, a u ciebie są takie, nawet bym powiedziała, nie tylko są szerokie, ale one też są wypukłe, czyli nachodzą na paznokieć. No, to są moim zdaniem jedne z, to jest jeden z trudniejszych
aspektów stylizacji paznokci, kiedy fałdy lateralne nie są takie fajne, płaskie, tylko nachodzą na paznokieć po bokach. Domalować tam kolorem trauma, nie? Ale paznokcie wyglądają dość estetycznie. Nie wiem, czy to jest naturalna płytka, co tutaj mamy. W sumie nie napisała się chyba. Praca na sobie, ale nie wiemy, co to przedłużanie, czy korekta, czy wzmocnienie naturalnych paznokci. Wygląda to na raczej przedłużanie. I dość estetycznie to wygląda. No troszeczkę czasem tutaj, troszeczkę za bardzo w dół poszłaś grzbietem, ale to są takie drobnostki, bo i od boku grzbiet wygląda dobrze i krawędzie dolne wyglądają dość na podstawie tych zdjęć dobrze. Tutaj całość poszła trochę do góry za mocno. Sprawdź, najlepiej sprawdzić to grubościomierzem, czy tutaj nie jest za grubo i czy by można było troszeczkę ten grzbiet ścienić. No. Poza tym trochę jakby tymi krawędziami dolnymi chyba poszłaś do góry za bardzo. Zobaczmy sobie oś palca. No troszeczkę tak, troszeczkę za dużo jest piłowania od dołu. Raczej możesz spokojnie iść jeszcze bardziej w dół. No, przez co będziesz mogła więcej od góry piłować. No, więcej piłuj od góry, a mniej od dołu i myślę, że będzie jeszcze bardziej estetycznie. Dobra, teraz to tak śmiesznie wygląda, bo tego nie poprawiłam. Tak, i tutaj domalujemy żel. Widzicie, o co chodzi, nie? O co mi chodzi? O, bardziej tak. No i tutaj teraz pytanie właśnie, czy się to tak da, czy nie. I tutaj pod spodem jest paznokieć, tylko po prostu te fałdy lateralne tam nachodzą i to tak. I to tak wygląda śmiesznie teraz, jakby on był wycięty, ale to jest tylko złudzenie optyczne. Jest fałda lateralna i jest tak, krawędź dolna i fałda lateralna na nią trochę nachodzi, dlatego ona optycznie wygląda, jakby była taka wycięta. I może ciebie to też mylić. Tu jest ładnie, tu jest całkiem. Tutaj za bardzo chyba wycięłaś te krawędzie dolne. Nie widać, bo zdjęcie jest troszeczkę nieostre w tych miejscach. Stylizacja krócej się trzyma, ale no nie wiemy, co się dzieje, z której strony zapowietrzenia się robią, czy to, co się to dzieje, czy to, nie wiem, pęka, czemu się nie trzyma, płatami odchodzi. No tutaj mogą być przeróżne przyczyny. No rosnąca w górę jak nic jest ta płytka paznokciowa, więc tutaj szablon no, na pewno nie w dół. W każdym razie, kiedy mamy taką płytkę, to staramy się zawsze do przedłużenia maksymalnie skrócić. Coś tam spadło, coś tam czasu się wystraszyłam. Maksymalnie skrócić ten wolny brzeg. O. Maksymalnie skrócić ten wolny brzeg, żeby to przedłużenie tutaj wyglądało dobrze. O. No i wtedy ten idący do góry wolny brzeg jest krótszy, on tutaj w tym miejscu aż tak bardzo do góry nie idzie, więc powinno ci się łatwiej też ten szablon podkładać. No najlepiej właśnie równolegle do osi palca, pyk, no tak szablon teraz tutaj porysujemy, poglądamy. No i coś takiego. No ładnie. Można wam tutaj ten apex troszeczkę bliżej zacząć robić. No, spoczko. No, a co jakby tutaj ta płytka naturalna była? Zobaczcie, ile by było apexu. Prawie wcale. Prawie wcale by tutaj apexu nie było. Dlatego ją musimy usunąć i tutaj będzie ta większa grubość w apexie. Dobra, to nie jest szkolenie, tylko chłosta. Lecę dalej. Kolejną osobą jest Julia i już czytam, Julia, co napisałaś. Cześć Dytko, witaj ekipo Kulo. Jestem Julia i mam 19 lat. Mieszkam w małej miejscowości Wągrowiec, około 50 km od Poznania. Na co dzień chodzę do 4 klasy technikum o profilu fotografia i multimedia. Paznokciami interesuję się od 14 roku życia. Wtedy zaczęłam robić stylizację na sobie. Stylizację w cudzysłowie, bo pewnie różnie było. Różnie bywało. Różnie było, dobrze mówię. Jednak miałam długą przerwę, 3 lata i dopiero teraz wracam do tego z powrotem. Stylizacja, którą robiłam, to przedłużenie paznokci żelem na papierowych formach. I to jest informacja, kochani, której ja od was oczekuję, co to dopiero na jasnego jest.
Bo skąd ja mam wiedzieć, czy ty pracowałaś na naturalnej płytce, to też inaczej się wtedy postępuje. Czy to przedłużenie, czy to dual formy, czy to przedłużenie na szablonach. Ja wtedy, co ja mam być wróżka Samira i aha, dobra, no nie wiem, taką ci dam wskazówkę, bo nie wiem, co tam jest z tymi pazurami, co się stało. Więc opisujcie tak, jak to zrobiła Julia, to wtedy ja jestem mniej zagubiona. Jest to moja czwarta stylizacja, odkąd wróciłam do paznokci. Paznokcie są trochę przypluwane od dołu. Staram się to poprawić, jednak nie bardzo to wychodzi. Wiedzę czerpię z kanału Kulo. W przyszłości planuję wykupić u was kursy online. A teraz chyba jest jakaś promka z dołu. O ile się nie mylę, na kursy. Pozdrawiam cały zespół, Edytko Chłostaj do woli. Ho, 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 proszę bardzo. Mamy tak, marcowe paznokcie. Wydaje mi się, że ten kolor jest jednym z tych trudniejszych kolorów, jest trochę glutowaty i tutaj, żeby nałożyć tego typu kolor i żeby on wyglądał dobrze, to musisz mieć perfekto budowę i nagładziutko wszystko opiłowane, bo to są góry i doliny, wypukłości, muldy na czubku. No nie jest za dobrze, nie wygląda to estetycznie. Wydaje mi się, że też, że jakbyś wybrała po prostu inny kolor, to by nie wyglądało to wszystko już tak źle. Popracuj też nad długościami paznokci. Wydaje mi się, że... ile rzeczy mi się dzisiaj wydaje, no. Jestem przekonana, że gdy faktycznie wykupisz kurs taki od podstaw z przedłużania, na przykład tutaj może być balerina akryżowana na sobie, to tam nauczysz się tego, jak dobierać długość paznokci, bo tu jest totalny miszmasz, jak opiłować taki kształt, bo tu by fajnie... Bo widzę, że w niektórych paznokciach chciałaś iść w ten taki zwężony kwadrat, więc jeżeli zrobisz balerinę krótszą, to będzie taki po prostu zwężony kwadrat, więc ten kurs Ci polecam. Dowiesz się, jak to wszystko opiłować, żeby nie było takich szerokich momentami łopatek przy paznokciach, które są problematyczne. Dowiesz się też, jak ten szablon podłożyć, żeby później nie było problemów. O! Tak, lecą do góry. Tutaj totalnie wszystko na odwrót. Apex nie tam, gdzie ma być. Przy skórka... Plaskacze niesamowite. Ten jest plaskacz, tu jest apex, jest, ale nie tam, gdzie ma być. Nie jest dobrze tutaj, naprawdę nie jest dobrze, powinnaś się doszkolić, bo ty może i czerpiesz wiedzę z różnych tam miejsc w internecie, tutaj z kanału, ale to są zawsze jakieś okruchy, randomowe informacje, a tak od A do Z, no powinnaś przejść cały proces od A do Z, już od samego przygotowania skórek, po nakładanie szablonów, po tym zbudowanie paznokcia, taktykę samopiłowania i nakładanie koloru, musisz to zebrać do kupy, wtedy wyjdą stylizacje dużo bardziej estetyczne. Więc jak najszybciej, żeby nie robić sobie dalej złych nawyków, jak najszybciej szklonko i wróć, Julia, tutaj do chłosty już po szkoleniu, chętnie pochwalę wtedy, zamiast no tak jak teraz chłostać. Kolejną osobą jest Paulina Kozłowska i napisała ona tak: witam całą ekipę Kulo, mam na imię Paulina, mam 29 lat, mieszkam w małej wsi Suchoręcz pod Bydgoszczą. Na co dzień pracuję w sklepie, jestem mamą 10-letniej córki Nadii. Paznokciami interesuję się już od bardzo dawna. Kiedyś próbowałam robić sama sobie paznokcie, lecz czerpałam wiedzę z różnych źródeł, przez co nabawiłam się ogromnej alergii i musiałam przestać. 2 lata temu trafiłam na wasz kanał i gdy zaczęłam oglądać wasze odcinki, zauważyłam, jak ogromne błędy robiłam. Wtedy na nowo zaczęłam swoją przygodę z paznokciami. Jestem samoukiem, nie posiadam żadnych szkoleń, lecz mam zamiar zakupić w niedalekiej przyszłości wasze kursy. Super. Paznokcie wykonane na sobie, przedłużenie wykonane na szablonach papierowych żelem Claressa Soft and Easy. O, czyli to są te żele. Bardzo fajne są te żele. I jak nimi pracować, możecie zobaczyć na live'ie z Claressą. Robiłam wam taki live'ik. Różne rzeczy tam były, korekty, przedłużania, wzmocnienie płytki. Po prostu wejdźcie w sekcję na żywo i tam wpiszcie w lupce Claressa, więc tam też dużo fajnej wiedzy jest. Skórki opracowane frezarką, lecz bardzo delikatnie, ponieważ od czasu, gdy wyleczyłam alergię, są bardzo delikatne i strasznie się przesuszają, przez co też pękają. Wiesz co, no alergii wyleczyć się nie da, można ją troszeczkę jakby uśpić, oczywiście pilnować, żeby tam nic, może nawet nie miałaś alergii, kto wie, może to po prostu było coś innego. To, czy miałaś alergię, to tak naprawdę może stwierdzić tylko alergolog i ewentualnie na jakiś składnik konkretny, więc tutaj bym z tym słowem była ostrożna. Paznokcie wykonuję sobie, mamie, siostrze i koleżankom. Palec wskazujący jest po małym wypadku z krajalnicą do szynek.
więc może wyglądać dziwnie, ponieważ ścięta była z boku część opuszka, opuszki. Dobrze, dobrze. Frezy wyglądają prawidłnie. Cążki, no już tak... Nie wiem, ciężko stwierdzić, ale takie mam przeczucie, że raczej do paznokci są, a nie do skórek. Szablony, waciki, tutaj mamy co? Primer, baza, nie wiem jaki cleaner, dobra. Okej, on jest estetycznie, są takie troszkę żółwiki, tak chyba nie do końca wiesz ile tych milimetrów masz w strefie stresu. Szło tam zejść z tego, chodzi mi o to, że gdybyś miała na przykład prawdomierz, którego ja tu nie mam, bo go zużyłam w odcinku paznokciowym. Gdybyś miała prawdomierz, to mogłabyś zmierzyć strefę stresu, nie mają paznokcie. I czasami po prostu nie trzeba zostawiać żółwików. Czasami można sobie po prostu tutaj troszeczkę paznokieć ścienić. O, i wygląda wtedy naprawdę często dużo bardziej estetycznie. Wystarczy tylko wiedzieć ile jest milimetrów i czy możesz dalej piłować, czy już lepiej nie piłować. No. Bo krawędzi dolnych nie przepiłowałaś z tego, co widzę. Dobrze wyglądają. Raczej ta praca jest estetyczna. Są tutaj skórki poszarpane. Jednak, no patrząc po tych cążkach, to też się w sumie nie dziwię. Z drugiej strony być może to opiłowałaś frezarką. Opiłowałaś? Wyfrezowałaś frezarką te skórki. Coś tam nie do końca? Jest okej, tylko tak mówię, nie jestem wróżka Samira, nie wiem. Co tam się podziało. Przy okazji analiz mogę takie rzeczy wyłapać, na pewno nie na chłoście, bo to jest za mało informacji. W każdym razie, no koniec końców jest tutaj estetycznie, zdobienie bardzo estetyczne, czasem gdzieś tam coś się wyjechało, no może nie dopatrzyłaś, bo takie rzeczy możemy zetrzeć, tak? Tutaj to co nam się wyjechało. Gdzie wyjechaliśmy? Ale koniec końców, tak jak mówię. Jest ładnie, nawet wolny brzeg cienki jest sam w sobie. Ja tam mówiłam, że są za grube, ale na wolnym brzegu, ale nie chodziło mi o sam czubeczek wolnego brzegu. Pamiętajcie, wolny brzeg jest całą strefą. To jest tylko czubeczek. Nie tylko czubeczek ma być cienki. Może być też troszeczkę bliżej strefy stresu cienki. Dobrze. Następną osobą jest Oliwia. Hejka, mam na imię Oliwia i mam 16 lat, mieszkam w Świnkowie, wiem, śmieszna nazwa. Ej, Świnków. Nie, dla mnie nie śmieszna, taka sympatyczna. Sympatyczna. W okolicach Krotoszyna. Chodzę do drugiej klasy technikum, interesuję się tańcem i rysunkiem. Paznokcie hybrydowe robię od jakichś 2 miesięcy. Wcześniej malowałam paznokcie zwykłym lakierem i kilka razy zdarzyło mi się zrobić tipsy. Paznokcie zaczęłam robić sama, ponieważ nie mam możliwości chodzić do kosmetyczek, bo ciężko z dojazdami do miasta, ze wsi, w której mieszkam. Co ty gadasz? Wiedzę czerpię głównie z YouTube'a, zwłaszcza z waszego kanału i Instagrama. Paznokciami interesuję się już dosyć długo i bardzo się staram, żeby wyglądały one dobrze. No skoro interesuje cię, tak jak tutaj napisałaś, rysunek, to znaczy, że masz wyrobiony taki zmysł obserwacji, albo przynajmniej powinnaś mieć, to się przydaje w stylizacji paznokci. To moja pierwsza chłosta, więc liczę na wyrozumiałość. Na zdjęciach paznokci zbudowane żelem i zabezpieczone topem, ponieważ żel ma śliczny kolor, więc uznałam, że nie chcę go zakrywać żadnym kolorem. Te paznokcie są takie, no łatwiej o smukłość paznokci, bo często przy nakładaniu koloru może pójść coś nie tak. Gdzieś tam zostawimy multkę na czubku wolnego brzegu na przykład, albo przy skórkach, gdzieś tam jakieś pofalowania. A tu, jeżeli dobrze skopiujemy, albo prawie dobrze, to potem topem też tam coś idzie, wiecie, spoziomować, coś tam pokombinować. No, jest łatwiej. Skórki odsunięte i wycięte cążkami. Paznokcie opracowane w całości pilnikiem, ponieważ nie mam jeszcze fryzarki. Można jak najbardziej wszystko ogarnąć pilnikiem, nawet manikir. Zestaw do hybryd jest początkowy i bardzo biedny, ale udało się coś zdziałać. Zestaw dostałam od kuzynki, ponieważ ona ma uczulenie na hybrydę. Pamiętajcie, uczulenie może mieć na jakiś składnik. I to niekoniecznie musi być składnik lakieru hybrydowego. To może być składnik bazy, to może być składnik w topie, to może być, nie wiem, składnik w cleanerze jakiś. Tutaj, no... I czy w ogóle jesteśmy uczuleni? Wszystko stwierdza doktor. Baza oraz top z semilaka, lampa, cleaner i acetyn również semilaka, żel Claresa w kolorze naturalnym. Pozdrawiam cieplutko i życzę zdrówka. Wzajemnie zobaczmy, jak te bazy wyglądają. Dobra, co do manikiru, tam trochę pozostawiam do życzenia. Troszeczkę za bardzo tutaj chyba wycinasz za mocno i nie do końca to jest dobrze zrobione, ale nie ma tragedii. Druga rzecz to linie boczne.
popatrz, no w jednym paznokciu tu idą w miarę równolegle, dopiero gdzieś tam czubki są tylko zjechane. Tutaj idą bardziej tak jakby wypukle. Tu przydałaby się fajna taktyka piłowania, żeby wiedzieć jak zrobić, żeby każdy paznokieć miał te linie boczne jednakowe. Jak się mają zwężać, jak się zwężają już po całości, a nie tylko same na przykład kanty, tak? Nie wygląda to źle, jest w miarę estetycznie jest. Bolą mnie trochę te skórki, jak na nie patrzę, bo się tam za mocno krzywdzisz. Zdecydowanie możesz wolny brzeg zrobić cieniej, nie sam czubeczek tutaj, ale po całości możesz iść cieniej. Przy skórkach jest jakaś taka, za bardzo płasko jest, coś jest nie tak. Ja ci może pokażę ten kształt, jaki ty zrobiłaś i ty... Może to lepiej będziesz widziała wtedy. O, tutaj bardziej gładko trzeba wyjść żelem, żeby uniknąć właśnie tej wklęsłości, wtedy paznokcie wyglądają też dużo lepiej. No i kilka innych aspektów jest... O kurde, koleżanko, pani tu intensywnie przepiłowała krawędzie dolne. Zobacz, jak jest tutaj, jak wygląda linia wzrostu twojego paznokcia i nagle co się dzieje? Ona powinna iść dalej prosto, zwłaszcza do tego kształtu. Powinna iść dalej prosto. A co się tutaj dzieje? Mamy coś takiego. Czyli dość intensywnie wyrżnięte krawędzie dolne. Pamiętaj, ciągniesz dalej linię wzrostu paznokcia, zwłaszcza tego kształtu. Co innego, jakby to był migdał. Co innego przy kształtach takich obłych, migdał, owal. To tam w pewnym momencie możemy iść do góry. Ale jeżeli mówimy o kwadratach, balerinach, to zawsze krawędzie dolne idą równolegle z osią palca i linią wzrostu paznokcia. Zawsze. Każdy odchył od tej zasady, to będą wyrżnięte krawędzie dolne. Albo ewentualnie odchył od tej zasady tutaj, no to będzie owal. No to pójdzie wszystko od góry, będzie wyglądało jak owal. Pokaż no jeszcze, na czym ty pracujesz. Ty szablonko. No dobra, ktoś powie, ale to nie są te złote, o których ty mówisz zawsze. No tak, przeważnie są złote, ale zobaczcie, to jest ten sam rodzaj szablon, tylko srebrny. To jest zło. To jest zło. No chyba, że robisz jakieś takie krótkie przedłużenie, ale ty zrobiłaś sobie dość długie te paznokcie, więc nie rób sobie tego. Kup sobie porządny szablon. Co tutaj mamy? Z porządnych szablonów. To jest porządny szablon. To jest porządny szablon. To jest porządny szablon. To jest porządny szablon. A tu... Aha, bo... Tylko ten kształt mi tutaj z boku sobie przygotowałam. Są też inne kształty, oczywiście równie porządne. Inne kształty typu ten kształt na przykład, szablonów. I to są szablony, które naprawdę, dzięki którym zapewnisz sobie dobry start w przedłużanie. To, co tutaj ty masz, no niestety. I cążki, może przez te cążki, tą słabą jakość tak się krzywdzisz. I potem takie poranione skórki, zobacz jak blisko jest żel, top, cleaner, tutaj coś przecierasz, cleanerem, nie daj Boże, nie przecierasz w dół, tylko ścierasz cleanerem lepką warstwę w tę skórę przeciętą i wcierasz sobie ją po prostu w naruszoną tkankę. No, kochani, jeżeli zabieramy się za robienie paznokci, to pamiętajmy, żeby... szkolić się w tym zakresie, bo możemy sobie zrobić naprawdę bardzo, jakby to powiedzieć, krzywdę sobie, dobra, swoją drogą, możemy sobie zrobić krzywdę samemu sobie, ale przez to, że samouki robią sobie paznokcie w domach, czy tam nie w domach, gdziekolwiek, to często to, że się dzieje źle z paznokciami, ze skórą, jest to zwalane na żele, jakieś tam różne produkty, do stylizacji paznokci, a to wcale nie jest wina produktu, tylko tego, że ktoś po prostu źle go używa. I nagle co? Ktoś źle używa noża, uciął się. To co, zakażemy sprzedawania noża, bo się trzy osoby ucięły? No. To nie nóż, to nie narzędzie jest winne, to nie produkt jest winny, tylko to, jak jest ten produkt stosowany. Jeżeli to jest żel do paznokci, a ty go wcierasz sobie w skórę, jeszcze w dodatku przeciętą, albo przepiłowaną, albo przeciętą, to się nie ma co dziwić potem.
No i ostatnia osoba, Aleksandra. W tym odcinku i w tym poście w końcu możemy zakończyć ten post i możecie wrzucać do nowego postu swoje zdjęcia, swoich prac. Aleksandro, kończymy ten odcinek i ten post twoimi pracami. Zobaczmy. Cześć ekipo, w tym miesiącu kończę 34 lata, jestem z rozśpiewanego Opola, i z zawodu jestem inżynierem budowy, głównie branża sanitarna, ale dużo czasu spędziłam też przy budowie bloku 5 i 6 na elektrowni Opola. Kurde. Paznokcie zaczęłam robić, kiedy przyszedł lockdown i już nie przestałam, bo sprawia mi to masę frajdy. Najpierw była hybryda, a teraz robię budowę żelem i dopiero na to hybryda. Od jakichś 2 miesięcy uczę się przedłużać. Wcześniej robiłam stylizację tylko na płytce naturalnej. Stylizacja, którą zrobiłam, to mój pierwszy raz przedłużania na szablonie, bo bardzo chciałam spróbować zrobić paznokcie typu low teen. O kurde. Wiedzę czerpię z waszego kanału, kanału Indigo, kanału Pauliny Pastuszak i live'ów Neonail. No i uwielbiam oglądać koreańskie filmiki, nie ze względu na budowę, ale na zdobienia. Tak, tak. Te zdobienia tam są... Ach. Właśnie zdobienie inspirowane koreańskim filmikiem, gdzie ma to imitować tkaninę typu tweed. Posypywałam proszkiem akrylowym jak przy sweterku. Kupiłam też dostęp na miesiąc do waszej platformy, głównie ze względu na migdały i podkładanie szablonów. I w końcu ktoś mi to wytłumaczył. Dziękuję. O, no to super. Pracuję na produktach Neonail, Indigo, Frezy, IQ Nails. Dobra, tylko na miesiąc. Miesiąc to jest mało. Niestety, żeby nauczyć się dobrze tego wszystkiego robić miesiąc, no chyba, żebyś każdego dnia robiła komuś paznokcie i mieliła te kursy, nie wiem, do 16 klepała treningi paznokciowe, od 17, przerwa na obiad, od 17 klepała, oglądała kursy online paznokciowe, no to wtedy to ma sens, ale na miesiąc tu coś zobaczyć, do wiedzy trzeba wracać. Naprawdę trzeba wracać, bo często robiąc później w praktyce rzeczy, które widzieliśmy w kursie, pojawiają się nowe wątpliwości i nowe przemyślenia. Dobrze, zobaczmy Aleksandra. Oj, źle jest przy skórkach, bardzo źle. Już mi ta strefa tutaj się nie podoba. I z tego, co tutaj widzę, to dość poważnie pozalewałaś sobie topem albo kolorem, a później topem skórki. To niedobrze, zwłaszcza, że one tutaj... Nie wiem, czy to nie jest czasem w tym miejscu lakier czerwony, czy to... jest jakieś zacięcie, ale no nie podoba już mi się to tutaj, bo dość poważnie prawie każdy paznokieć jest tutaj pozalewany, koleżanko. Kształt od boku nie wygląda źle. Od boku nie wygląda to źle. Nawet długości są całkiem w porządku. Jednak no ta strefa przy skórkach, musisz tam popracować nad tym. Aha, coś takiego, ale to robiłaś od spodu, czy ogólnie, no najlepiej zrobić transparentny szkielet, porobić co się tam chce, żeby wyglądało od spodu, a tu, bo taka praca no, na odwrót, że najpierw wszystko budujesz, a potem od spodu coś ciaprzesz, no to wiecie, hyponychium tam od spodu jest, skóra, opuszki, które są bardzo wrażliwe, no lepiej podłożyć szablon, zrobić ten szkielet, i wtedy jest bezpiecznie i wszystko można na tym przezroczystym szkielecie zrobić, żeby wyglądało od spodu. Dobra, frezy w porządku, lampa raczej też. O, szablony bardzo fajne. Cleanery są. Primer kwasowy. Mam nadzieję, że wiesz, jak nim pracować. Pędzelki też wyglądają w porządku. Być może on po prostu wymaga, ten lakier, może on ci po prostu zaczął spływać. Wymaga cieńszych warstw, sprawdź. Więc tak, poza tymi zalanymi skórkami, to ta reszta nie jest zła. Więc skup się przede wszystkim na tym, aby manikir wykonywać. Masz tam chyba nawet taki... A, nie, a tak, ten, tym frezem jest, było pokazane... Nie wiem, czy dalej masz ten kurs. Bo mamy tak, jest tutaj pokazane opracowanie pewnie skórek, tu jest. Była tam lekcja, jak te skórki opracować, więc postaraj się sobie to przetrenować, żeby no, było bezpieczniej i żeby ta skóra tam była przygotowana odpowiednio, żeby kolor nie zalewać kolorem jej i ewentualnie żelem. Daj znać w komentarzu, czy jesteś team Edyta chwaląca, czy team Edyta chłoszcząca. W tym odcinku, kochani, to by było tyle. Dziękuję za poświęcony czas. Zapraszam tutaj do grupy. Możecie wstawiać swoje prace, tylko trzeba czekać, aż będzie otwarty post, bo czasem jest otwarty przez chwilę, potem wrzucacie
tam pracę i no, trzeba zbierać zdjęcia, żeby wrzucić do nowego postu. Więc jak skończę następny nowy post, bo chyba już tam jest nowy, to zapraszam serdecznie osoby, które jeszcze nie wrzuciły prac do chłosty i co? Widzimy się w następnym odcinku. Pa, pa. Daj znać w komentarzu, czy jesteś team Edyta chwaląca, czy team Edyta chłoszcząca.